hali sportowej Zespołu Szkół imienia generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej odbył się finał w Podlaskiej Lidze Mini Piłki Ręcznej. W rywalizacji sportowej wzięli udział młodzi zawodnicy z województwa podlaskiego. W dzisiejszym dniu odbył się turniej Podlaskiej Ligi Mini Piłki Ręcznej rocznika 2013. Został on zorganizowany tutaj jako ostatni. Składało się z 4 turniej, które odbywały się w różnych częściach województwa. Dzisiaj mamy kończący turniej, zakończony wręczeniem nagród, puchary. Każdy uczestnik dostaje medal za uczestnictwo. Są również puchary za pierwsze 3 miejsca. Turnieje te miały na celu popularyzację piłki ręcznej w województwie podlaskim. Współzawodnictwo sportowe i myślę, że to nam się udało zrobić, ponieważ wystąpiło w nim bardzo dużo drużyn, bardzo dużo zespołów i z tego się cieszymy. Chcemy, żeby jak najwięcej zespołów w przyszłym sezonie grało w piłkę ręczną, nie tylko starci, młodzież, ale także i dzieci z klas 1-3. Także myślę, że to nam się udało i fajnie, że takie turnieje w tym roku powstały w województwie podlaskim. Sport i piłka Dąbrowy Białostockiej to chyba najważniejsza dyscyplina sportu. Oczywiście lekkoatletyka jak najbardziej też, ale piłka nożna, piłka ręczna to to, co nasi młodzi ludzie lubią najbardziej i cieszymy się z tego, że te turnieje odbywają się właśnie tutaj w Dąbrowie Białostockiej. Dzięki uprzejmości pana dyrektora Liceum Ogólnokształcącego tutaj możemy rozgrywać te ważne mecze dla naszych najmłodszych. To też sprzyja temu, by ten sport się rozwijał, a u nas sport piłki nożnej, piłki ręcznej bardzo sobie dobrze radzi i są też trenerzy, którzy zarażają swoją tą dyscypliną sportu młodzież i potrafią tak naprawdę ich prowadzić i pomóc im w tym znajdowaniu swojego dobrego miejsca w sporcie. Po to też realizujemy duże projekty, między innymi przebudowę stadionu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, właśnie żeby ten sport cały czas się rozwijał. I mamy nadzieję na coraz lepsze miejsca, nie tylko w Podlasiu, ale w naszym kraju. Zmagania były bardzo zacięte, jednak wszyscy zawodnicy zachowali zasady fair play. Na pewno nie był jakiś łatwy, ale z ciężką pracą się dało to osiągnąć. Na pewno pomógł nam w tym trener Borsuk. Ciężko było złapać tych zawodników, jakby utrzymać, bo może my jesteśmy zwinni, ale inni są trochę silniejsi. Zawsze chciałam jakiś sport dawać taki silny, żeby no, coś do mnie pasowało i to jest jedyny sport, który do mnie pasuje. No. W ogóle to jesteśmy szczęśliwi, że powstała taka liga dzieci. Na początku to chciałbym podziękować panu Mirkowi Tokojkowi i Wojtkowi, którzy właśnie tę ligę no, utworzyli, można powiedzieć. Poziom był bardzo fajny. Ważne, żeby te dzieciaki zachęcić zabawą, a czym zachęcić? Najlepszą właśnie taką zachętą jest gra. Gra w tą piłkę ręczną, promowanie tej piłki ręcznej, bo za rok jakbyśmy utrzymali to dalej, to naprawdę by było fajnie. Dla dzieci i szczególnie dla naszej piłki ręcznej w tym regionie. Akurat zajmuję się klasą sportową o profilu piłki ręcznej i akurat ta 4. klasa wzięła udział w rozgrywkach w lidze tej. No, cieszę się, że się udało zająć te 1. i 3. miejsce, ale poziom był fajny. No. Fajnie, naprawdę dzieci się bawiły i to jest chyba najważniejsze. W kategorii dziewcząt najlepsza okazała się szkoła podstawowa nr 2 z Kleosina. W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna MOK z Białystok. Piłka ręczna niesie za sobą wiele korzyści, jest doskonałym wyborem dla dzieci, które chcą rozwijać swoje umiejętności sportowe i społeczne w przyjaznym i wspierającym środowisku.